Zarządzanie z pozoru jest łatwe, ale w rzeczywistości jest to niezwykle ciężki kawałek chleba. Nieraz w historii ludzkości byliśmy świadkami tego, jak przez złe zarządzanie dochodziło do katastrof. I dzisiaj zrecenzuję i omówię książkę, która rozprawia o zarządzaniu ludźmi. Książka nazywa się Szefologika, czyli logika szefowania. Autorów mamy dwóch, jest to mąż i żona. Mąż, czyli Roman Polko. Myślę, że karierę w wojskowości zaczął od A i skończył na Z. Jego stanowiska i osiągnięcia mógłbym wymieniać i wymieniać, ale wystarczy powiedzieć, że był on dowódcą Gromu. No i tyle chyba wystarczy. Każdy sobie już zda sprawę z tego, kim on był i jak wysoko doszedł w tej drabinie wojskowości. Żoną jest Paulina Polko, która była dziennikarką i piastowała też inne funkcje, jednak była dziennikarką i pasjonuje się przywództwem. I cała książka jest pisana w formie dialogu, w której myślę, że główne skrzypce właśnie gra mąż, który ma jednak większe doświadczenie w całym tym zarządzaniu ludźmi. Żona zadaje pytania, czasem coś dopowiada. Myślę, że można określić to tak, że 80% treści to Roman Polko i 20% treści to Paulina Polko. Ale nie jest to jednak wywiad, jest to już bardziej taki dialog, mimo że przeważa jedna osoba. O czym jest książka? W skrócie jest ona o zarządzaniu ludźmi. Jest to lekka książka na nielekki temat. Myślę, że nie ma tam takich jakby rada pierwsza, rada druga, rada trzecia. Jest bardziej takie ogólne rozmawianie na temat zarządzania, wplatanie w to oczywiście rad, ale nie ma ich aż tak dużo. I naprawdę jest mnóstwo przykładów w całej książce właśnie z życia autora. Opowiada on właśnie i porównuje wszystko, może nie wszystko, ale bardzo dużo spraw porównuje on do wojskowości i na przykładzie właśnie swoich doświadczeń w wojskowości tłumaczy niektóre kwestie. Jest tam w książce całe jest mnóstwo case study, czyli na przykład case study terroryzmu, jak oni zarządzają między sobą, jak zarządzają całą organizacją. Co ciekawe, robią to na bardzo dobrym poziomie. Jest również case study na przykładzie Smoleńska, całej katastrofy, która tam wystąpiła. I jest tam jeszcze kilka innych case study, więc to też jest fajne. Są przykłady, są case study, więc książka bardziej jest taka ogólna na temat zarządzania. Nie ma tu żadnych takich, myślę, że konkretów. Jest to luźny dialog, może nie luźny, ale taki dialog, który dobrze się czyta. I samemu można dojść do niektórych wniosków, czytając właśnie tą książkę. Niekoniecznie czytając wprost rady, ale zdarzą się też takie rady wprost. Sposób zarządzania, który jest zaprezentowany w tej książce, myślę, że nazwałbym go hybrydą. Hybrydą pomiędzy tym twardym, wojskowym zarządzaniem, dowództwem, które jest bezwzględne, a z drugiej strony tym merytorycznym, pokornym współpracowaniem. I myślę, że zarządzanie zaprezentowane w tej książce to taka hybryda tych dwóch sposobów. I moim zdaniem jest to zdrowy sposób zarządzania. I na pewno do mnie przemówił, tym bardziej, że autorzy go wzmacniają różnymi przykładami i argumentami. Miałem lekki dysonans podczas czytania całej książki, ponieważ omawia ona jednak takie bardziej zawiłe kwestie, bardziej takie formalne kwestie, bardziej po prostu takie nie pasujące do okładki, po prostu. Okładka widać jakaś taka komiksowa. Tak samo w książce znajdziemy różne grafiki właśnie w takim stylu komiksowym, niby mają nas rozśmieszyć. Myślę, że połowa tych różnych obrazków, grafik jest śmieszna, druga połowa nie, czyli tak pół na pół z tym. I tak mam dysonans z tym, że treść i okładka i całe przedstawienie książki trochę się ze sobą gryzie. Takie odczułem wrażenie. I tak nie jest to żaden minus, po prostu tak to zwróciłem na to uwagę i również chciałem o tym powiedzieć. Myślę, że trochę przełamuje to stereotyp. Myślę, że przełamuje to trochę to, co jest ogólnie w branży książek o zarządzaniu, które są z reguły takie oficjalne i formalne. Tu jednak autorzy chcieli to trochę przełamać. Nie widzę w tym nic złego, po prostu tak stwierdzam, że lekki dysonans czułem, ale nie ma w tym nic złego.
Okej, okay, i dla kogo jest ta książka? Książka jest dla osób, które zarządzają ludźmi lub chcą zarządzać ludźmi. Nieważne, czy to w wojskowości, w korporacjach, w małych firmach. Książka jest dla każdego typu zarządzania. Tak bym to określił. Nie ma ona takich sztywnych ram, do czego się nadaje, do czego nie. Po prostu, jeżeli ktoś zarządza ludźmi albo chce nimi zarządzać i chce się uczyć na ten temat, to dla tych osób jest ta książka. Dobra, i takie są moje opinie na temat tej książki. Czytałem ją się dobrze. Nie była mega wciągająca, taka, że nie mógłbym się od niej odciągnąć, ale nie była też odrzucająca, więc po prostu dobra książka na temat zarządzania. I chciałbym wam powiedzieć, że książka została zrecenzowana na zasadach współpracy recenzenckiej, która polega na tym, że ja dostaję książkę i ją recenzuję. Właśnie ją zrecenzowałem. Liczę na to, że w komentarzach napiszecie swoje opinie na temat tej książki. Jak widzicie, jest to już drugie wydanie. Drugie wydanie zostało wzbogacone z tego, co mi wiadomo, o jeden rozdział na temat właśnie pandemii, na temat tego, jak zmieniło się zarządzanie w czasach pandemii. Myślę, że ten ostatni rozdział, który właśnie został dodany, nic szczerze nie zmienił. To takie banały tam były podawane, jak zobaczymy, jak to się zmieni. Część firm była dobrze przygotowana, część nie. Takie gadanie, myślę, że wszędzie już się ktoś, wszędzie się już można było z nim spotkać. Myślę, że każdy, kto obraca się w tym środowisku zarządzania, w środowisku korporacji, niewątpliwie już słyszał te różne twierdzenia właśnie. Więc ten dodatkowy rozdział nic nie wniósł do mojego życia i do myślenia na temat zarządzania, tym bardziej w czasach pandemii. Więc ten nowy rozdział, stare wydanie też myślę, że byłoby w porządku. Więc napisz mi w komentarzu, co ty uważasz o tej książce. Jak widzisz, ona ma nietypowy format, taki kwadrat. Myślę, że to też jest takie trochę dziwne, ale no, nie odbieraj to treści, którą przekazuję. Po prostu tak nie będzie pasowała do biblioteczki. Okej, okay, link do książki zostawiam wam w opisie. Dodatkowo chcę was poinformować, że założyłem nowy kanał. Link również w opisie. I założyłem grupę na Facebooku, która ma zrzeszać czytelników, więc również zapraszam do niej. W tym odcinku byłoby to na tyle. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to dzięki wielkie. Jestem ci wdzięczny za to, że oglądasz. Jak skomentujesz, to już w ogóle będzie bajka. Cześć!